Cześć tu Przemysław. Dzisiaj będziemy kontynuować nasz kurs HTML-a i kurs CSS-a, no bo będziemy mieszać znowu CSS-a z HTML-em. No więc, tak, mamy jakąś naszą odpowiedź o opowieść o gaczce dziwaczce, opowieść o gosce balwince. To była strona numer drugi. No więc idę do Atomu i zaglądam do drugi HTML, aby będę sobie ten drugi rozbudowywał, prawda? Mamy tutaj pewną treść, którą wygenerowałem przy pomocy loem ipsum. Ale ta treść jest jeszcze dla mnie za krótka, dlatego że ja bym chciał teraz pokazać, co zrobić, jeżeli mam kilka akapitów i część z nich ma wyglądać inaczej. Czyli na przykład mamy jakąś treść w podręczniku, treść w artykule i chcemy mieć jakiś akapit w ramce, bo to będzie definicja. No i mam tu wygenerowany tekst. Mhm. Mm 6 akapitów różnej długości, takie udające rzeczywisty tekst. No i teraz powiedzmy, że wrzucę sobie osobny rozdział, czyli przed zakończeniem, body. Wrzucę sobie rozdział H1 i wklejam te akapity. Oczywiście teraz tak wklejone akapity stanowią jedną całość, no bo z punktu widzenia HTML-a, no i mam przykładowe zadania i mam ciąg jednym ciągiem. No, bo one nie są oddzielone akapitami z punktu widzenia HTML, -a. czyli teraz muszę wszędzie tutaj dać początek p, a tu gdzie jest kolejny akapit, to muszę zakończyć p i otworzyć yy, przepraszam, otworzyć nowe p. Ja sobie to zrobię na poziomie takim wcięcia, Ctrl C, Ctrl V, Ctrl V, Ctrl V, Ctrl V i Ctrl V, ale bez już nowego akapitu żeby już był tylko koniec. No i teraz co jest? No, mam te moje akapity. To co chciałem. Lecą sobie z góry na dół akapity. I teraz powiedzmy, że jeden z tych akapitów to będzie definicja. I chciałbym, żeby ona była w ramce, zrobię też, żeby była węższa. No więc idę do CS, najpierw do HTML-a, przepraszam. Idę do HTML-a i powiedzmy, że ten akapit to ma być definicja. Czyli robię sobie class definicja No i w moim CSS-ie zrobimy zgodnie z tym, co poznawaliśmy, p. definicja No i powiedzmy border border na przykład 2 piksele solid red i teraz ten jeden konkretny akapit stał się akapitem w ramce. No i w ten sposób oczywiście te klasy możemy nałożyć na dwa akapity. Nie ma z tym najmniejszego problemu, prawda? Ponieważ jest to klasa, nie id. Specjalnie dałem nie id, że jedna definicja w dokumencie, tylko dałem klasa. Czyli może być wiele tych definicji w dokumencie. No więc wystarczy teraz moim drugim ten no dopisać, że na przykład to też jest klasa. Równa się definicja. No i mamy dwa akapity w ramce. No tylko, właśnie, każdy z nich jest w ramce osobno. I tu przechodzimy do tego, o czym mówiłem wcześniej, czyli od, do znacznika div, division, podział. Otóż znacznik div nie ma żadnego znaczenia z punktu widzenia HTML-a. Do tej pory tłumaczyłem, że wszystkie znaczniki w HTML-u mają znaczenie semantyczne. Czyli P to akapit, paragraf. Y, y, strong to strong. Emfaza to emfaza. Body to body, tabela, wiersz i tak dalej. Wszystkie miały znaczenie dla treści. Natomiast div jest takim znacznikiem, który nie ma znaczenia dla treści, ale pozwala nam ostylować jakiś większy fragment no, jakimś zestawem stylów. I nadużywanie divów jest też błędem. Jeżeli mogę ostylować akapit i zrobić klasę akapitową, to powinienem tak zrobić. Mieszanie akapitów w wnętrzu diva, no nie jest dobrym pomysłem. Chyba, że właśnie chcę mieć kilka akapitów i te kilka akapitów chcę być jako jedna całość potraktowane. No to wtedy właśnie mogę zgrupować to przy pomocy diva. No czyli co idziemy? Idziemy do naszego tego i zrobimy sobie tutaj div klas równa się definicja. Oczywiście stąd już wywalam tą definicję tutaj. Stąd wywalam definicję tutaj i kończę tutaj div. W ten sposób mój div zaczyna się i kończy obejmując dwa akapity. Specjalnie zaznaczyłem ten fragment. Te dwa akapity zostały objęte tym divem. I teraz idę do mojego CSS-a i tu oczywiście muszę zrobić div. definicja, żeby to była klasa nie akapitowa, ale klasa do do tych divów, do tych podziałów. No i co? Odświeżamy i teraz dwa akapity są w ramce. Dlatego, że teraz styl definicja dotyczy jednego elementu i ten element to jest właśnie div. nie p i w tym divie siedzą w środku 2P. No i do tego właśnie, między innymi, możemy używać divów, czyli, żeby objąć większy zakres strony i nadać mu jakiś styl. Oczywiście to nie musi być tylko border. To może być na przykład również background color. No na przykład damy yellow. I wtedy to wyróżnione jest kolorem yellow. Teraz tak, powiedzmy, że nie podoba mi się, że tak te kreski dochodzą, te napisy dochodzą prawie że do kresek. No to co, ćwiczymy coś, co już znamy, czyli padding 10 na przykład pikseli. Ok. Padding, powiedzmy, damy 20 pikseli. No ale od góry i od dołu nie chcę tych paddingów, czyli sobie sobie padding. Hmm. Left 20 pikseli i padding right 20 pikseli, no i od góry nie mamy, od boku mamy, jeżeli od prawej chcę mieć 120, o, od prawej, to prawa jest z tej strony, tu chciałem od tej, od tej prawej, od drugiej prawej, tak jest, o, na przykład w ten sposób. Oczywiście mogę też zwęzić całość, prawda, pamiętacie już to, co było omawiane, czyli mogę zrobić margin, margin-left, na przykład 100 pikseli, a tu zostawimy 20, tak, średniczek. I w tym momencie, prawda, skróciłem od boku. Tym się różniła się padding od margin. Że margines jest na zewnątrz obiektu, a padding, takie wypełnienie, jest wewnątrz obiektu. No więc jeżeli mam jakiś kolor, jakąś ramkę, no to padding i margin się różnią. Jeżeli nie mam koloru, nie mam ramki, no to teoretycznie obojętnie, czy użyję padding, czy margin, wygląd będzie ten sam. Natomiast jeżeli już jest jakaś zmiana, to jest to bardzo ważne, żeby nie mylić paddingu z marginem. No, od, od prawej strony oczywiście też mogę... Nie zapisałem, o! I teraz mam już od brzegu do brzegu, mam węższe. I w ten sposób no, pokazałem, jak zastosować klasy do akapitu, czyli akapit danej klasy, wygląd ustalam jest, oraz jak jeszcze dodatkowym znacznikiem div narzucić klasę na większą ilość akapitów. Zapraszam do lajkowania, do podnoszenia kciuka w górę. Dzięki temu więcej ludzi się dowie o tym kanale. Zapraszam do prenumerowania, do naciśnięcia dzwoneczka. Gdzież dzięki temu właśnie nie będziecie przegapiać nowych odcinków. Do zobaczenia. Cześć. PA!